all this big biscuit. Big white mansion in my habitat. Aim like stage like a laser tag. Siemanko, bohaterami dzisiejszego odcinka będą świnki morskie, więc zaczynajmy. Świnka morska może być świetnym zwierzęciem dla najmłodszych, jak i początkujących hodowców. Głównie ze względu na to, iż zwierzęta te nie posiadają specjalnych wymagań i nie potrzeba przy nich robić specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Nie gryzą oraz są bardzo towarzyskie. Szybko przywiązują się do ludzi, a zwłaszcza do swojego właściciela. Długość ciała u świnki morskiej wynosi około 24 do 30 cm. Dorosły samiec znakuje swoje terytorium i przepędza z niego inne samce. Dlatego decydując się na trzymanie w klatce kilku świnek morskich, warto tutaj sobie rozważać, czy są to samce czy samice. Może to prowadzić do konfliktów między samcami. A co do podłoża, to można stosować trociny lub drewniane pałeczki. Świnki jedzą siano, świeże i suszone zioła, zielone części roślin, warzywa i owoce. Klatka powinna mieć minimum 80x40x45 cm. Jest trochę rodzajów świnek, na przykład rozetka, długowłose, krótkowłose, silver, peruwianki, bezwłose i gładkowłose. Świnki żyją średnio od 4 do 8 lat. W tym filmie byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i siemanko.